Cześć, jestem Klaudia Tocanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Ola ma w skarbonce kwotę 243 zł, którą chce wymienić na jak największą liczbę monet o nominale A 2 zł B5 zł. Ile monet danego nominału będzie miała Ola po tej wymianie? Zapisz kwotę Oli za pomocą dzielenia, które uwzględnia liczbę monet danego nominału i pozostałą resztę. Ok. No to zaczynamy sobie od podpunktu A i piszemy sobie 243 dzielone na 2. I jak to sobie wklepiecie w kalkulator to widzimy, że mamy 243 dzielone na 2 to 121,5. Przypominam, że 0,5 to 5 zatem to 1 druga. Czyli z tych dwóch zostanie nam jeszcze jeden. I teraz jak to się ma do tego? Zapisujemy sobie tą całość, czyli 121 całych, w to, gdzie nam wchodzi jeszcze reszta i patrzymy tu na licznik. Jeden. No i odpowiedź. Po wymianie monet na 2 złotówki Ola będzie mieć 121 monet 2 złotowych, jedną złotówkę lub w innych nominalach i to tam wydali, nie? ale chodzi o, mm, o te 2 złotówki, czyli ma 121 monet 2 złotowych. Ok. B. No to robimy sobie 243 dzielone na 5. No i jak to wklepiemy, to wychodzi nam 48,6. 0,6 to 60. Czyli 3, 5, tak? I tutaj mamy tą sugerującą nam resztę, czyli będziemy mieć 48 całych, reszty 3. Więc po wymianie Ola będzie miała 48 monet 5 złotowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.